Dzisiaj wiem, że odcinek jest bardzo długi, ale Was proszę, jeśli tylko możliwe, posłuchajcie o Ordo Caritatis, nie tylko tego początku rozważania, w którym do, do, dotykamy ważnych rzeczy. Mam nadzieję, że ten profesor będzie miał wiele dla nas do powiedzenia przez to, co dzisiaj przeczytam. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu, i kolejny raz mówimy: Przyjdź Panie Jezu. Wobec Twoich słów, których kołaczasz do drzwi naszego serca, zapraszamy Cię przez decyzję wiary i nawrócenia. Jako jedyny Zbawicieli Pan, działaj w nas mocą Ducha Świętego. A w 153. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy, gdy Piotr wyznaje, że Jezus Chrystus jest, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga Żywego, Jezus mówi do Niego, że nie objawiły mu tego ciało i krew, lecz ojciec, który jest w niebie. Wiara jest darem, cnotą nadprzyrodzoną, wlaną przez niego. By móc okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą-uprzedzającą i wspomagającą przez pomocne wewnętrzne, pomoce wewnętrzne ducha świętego, który by poruszył serce i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i udzielał wszystkich słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie. Panie, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam łaskę wiary i chcesz, abyśmy coraz bardziej Tobie ufali we wszystkim. Amen. Posłuchajmy słowa. Biada Wam, bo budujecie grobowce proroków, zaś Ojcowie nasi zabili ich. Zatem świadkami jesteście i zgadzaliście się z czynami Ojców Waszych, bo oni zabili ich. Wy zaś budujecie. Dlatego i mądrość Boga powiedziała wyśle do nich proroków i wysłanników, a nich zabiją i prześladować będą aby. Zażądana została krew wszystkich proroków wylana od założenia świata. Od pokolenia tego, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a domem. Tak mówię Wam, zażądana będzie od pokolenia tego. Biada Wam znawcom prawa, bo zabraniacie klucz poznania, bo zabraliście klucz poznania, sami nie weszliście i wchodzących powstrzymaliście. Bardzo cierpkie słowa. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdybyśmy te słowa z Ewangelii przeczytali dalej, to zobaczylibyśmy tę pułapkę, którą zastawiali uczeni w piśmie i faryzeusze na Niego. I właściwie przyznam się przed Wami, że nie wiem, jak to myśleć o tym, bo słuchałem podcastu księdza Grzegorza Strzelczyka, który mówiąc o dupia kardynalskich powiedział dokładnie tymi samymi słowami, które dzisiaj słyszymy w tym fragmencie o zastawieniu trochę pułapki na papieża Franciszka, który przejrzał tych kardynałów i zareagował w taki sposób. By ten kościół budować, by ten kościół wzmacniać. I oczywiście y, narracja wobec tych moich słów może być znacznie inna po innej stronie. To mi nie przeszkadza w tym momencie. Natomiast polecam Wam, podepnę ten podcast ze strony Gościa Niedzielnego, który uważam, że warto wysłuchać, jeśli chodzi o księdza y, doktora Grzegorza Strzelczyka, y, wobec tego tematu, który jest nieustannie wałkowany i którym, w którym. Papież Franciszek jest przedstawiany jako mason, jako pan Bergolio, jako ten, który rozbija Kościół, jako ten, którego nie należy słuchać, jako ten, który jest antypapieżem, i jeszcze tam więcej najróżniejszych epitetów pod jego adresem jest skierowanych. Natomiast rodzi się pytanie. O co pan Jezusowi chodzi wobec tego wyrzucania pewnych rzeczy? I znowu mamy ten sam moment. Tę samą, byśmy powiedzieli, narrację, jaka to narracja była skierowana wcześniej do tego faryzeusza. Wyrzucanie pewnych rzeczy, pokazywanie, piętnowanie tychże rzeczy. No, kiedy przyjrzymy się temu, co pokazuje papież Franciszek nam, księżom, to tego się nie słucha się tego dobrze. W wymiarze takim, że papież Franciszek pokazuje jasną drogę, jeśli chodzi o wymagania. No to przecież powiedzmy sobie wprost, bo to nie jest nic do ukrycia, że nagle ci, którzy, jakaś część pracowników Watykanu była poruszona przez to, że papież Franciszek mówi: No, zaraz, jeżeli wy bierzecie pieniądze za pełnienie tych konkretnych posług, no to przynajmniej pracujcie uczciwie tyle godzin, i za ile pieniądze bierzecie. Ktoś powiedział, no to jest straszne, no, jak to w ogóle pracownicy Watykanu mają brać pieniądze za to, że pracują, no, spełniają konkretną pracę w tym ośmiogodzinnym dniu pracy. Z naturalną rzeczą jest to, że z czegoś powinni żyć, kiedy siedzą w tej administracji watykańskiej, i to jest akurat do, w mojej ocenie nie jest to problem. To jest problem, hmm, nie chodzenia na, czy niewyznaczonych godzin pracy, nie stawiania się do pracy na konkretne godziny, no będzie się, będzie się yy, wiązał z oburzeniem wyrażanym przeciw papieżowi. Pokazuje to na tym prostym odcinku. To tak jak wiecie, <laughs> miałem ostatnią sytuację na, mm, na pewnym dużym festynie parafialnym. Byłem tam zaproszony jako gość, który potem miał coś prowadzić i tak dalej, i organizatorzy tego festynu chcieli mnie za wszelką cenę wepchnąć w kolejkę. I wiecie, ja mówię, że ale ta kolejka, no bo ksiądz głosi, no bo to, niech ksiądz tutaj podejdzie, zaraz szybko księdza obsłużymy. Było mi tak strasznie głupio, że w pewnej chwili zostawiłem to wszystko i stając na koniec kolejki, powiem, no zaraz, ja uczę jednego w Kościele szacunku do każdego człowieka i tego, że każdy człowiek nie ma względu na osobę, a sami organizatorzy wpychają mnie w kolejkę, żebym coś poza kolejką otrzymał. I wiecie, było to trudne dla mnie. Proszę mi wybaczyć, że nie będę mówił co, gdzie, jak i kiedy, żeby nikogo nie, nie, nie urazić głębiej. Natomiast to nie jest prawidłowa postawa. Ja rozumiem serce które było dane tych osób, które chciały, żeby ksiądz szybciej zjadł i potem miał może więcej czasu na prowadzenie czegoś. Ale dla ludzi, którzy patrzyli z zewnątrz, no to gdzie jest w tym ta prawdziwa sprawiedliwość? I wiecie, na tym samym festynie był biskup, który stanął z proboszczem uczciwie w kolejce i pomyślałem sobie, Panie Boże, jakby to wyglądało w ogóle, już analizując po tym wszystkim, gdybym ja się zgodził na to, żebym ja wziął te rzeczy bez kolejki. Rozumiecie? Ja pokazuję, nie chcę w głębsze rzeczy wchodzić, jeśli chodzi o te rzeczy, które papież wypunktowuje, które papież, w których papież jest bezlitosny. Tak? Bardzo mocno pokazuje konkretne rzeczy, że no, nie dając świadectwa, my tak naprawdę zamykamy drogę do królestwa tym, Którzy, patrząc na to, jak my postępujemy, mówią, nie, no, no, no to jest słabe. Oczywiście, my na wszystkich misjach, na wszystkich rekolekcjach cytujemy świętego Pawła, który mówi, że gdyby On zgłupiał po ludzku odszedł z tej drogi, to, to mamy patrzeć na Chrystusa. No, ale jakby nie patrzeć, świadectwo uczniów Jezusa wpływa na tych, którzy idą tą drogą i albo wzmacnia ich na tej drodze, albo osłabia ich na tej drodze. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. No i znowu, zobaczcie, jaki to jest bardzo ważny punkt do rachunku sumienia dla nas, katolików. Ile razy Ci się zdarzyło tak, żeby, nie wiem, stać w kolejce, wykorzystać jakieś znajomości i w tej kolejce przepchnąć się, kiedy inni patrzyli na Ciebie jako na autorytet i mówią, no nie no, co on robi? Ile razy zdarzyło Ci się, żeby ktoś powiedział Ci zapłać, a ja Ci coś załatwię? Żeby dać łapówkę. Przecież ja na przykład przez wszystkie te rządy, które, które były niezależnie, one się zmienia, zmieniają co jakiś czas, a nie razu jako fundacja nie dostałem żadnego dofinansowania, dlatego że było powiedziane, że jakaś część pieniędzy ma iść na to, żeby zapłacić tym, którzy te pieniądze przyznają. No, to się w kieszeni nóż otwiera. Rozumiecie, to no, tak być nie może. No to lepiej nie wziąć tych pieniędzy i, i, i być uczciwym, niż wziąć pieniądze, a być nieuczciwym. Bo no moi drodzy, w momencie, kiedy biskup po moich pierwszych studiach, pierwsze dwa lata studia, studiowałem, to były studia zupełnie inne, niestacjonarne, zanim poszedłem na studia stacjonarne na, na kolejne dwa lata, kolejne, bo na trzecim po trzecim roku, kiedy zdążyłem obronić licencjat, ten licencjat w teologii jest po magisterium, zabrał mnie biskup ze studiów. No to ja, ja pierwsza rzecz, którą otrzymałem, to 4000 masz doktora dokończony. I, i, no po prostu, aż mnie zatkało. No jak? Ja będę się posługiwał, e, posługiwał się przed nazwiskiem. Tymi, tymi literkami doktor, podczas gdy ten doktorat za mnie ktoś napisze. Rozumiecie? I będę doktorem teologii duchowości, czyli doktorem, który będzie uczył, jak ma żyć z doktoratem kupionym. A ktoś mówi: Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Jedna z wybitnych osób, którą znam osobiście. Ma taką sytuację, ma po prostu doktorat kupiony. No to po prostu mnie to przeraża. Rozumiecie, o czym ja teraz mówię. No ale, żeby nie pozostać tylko w takim bardzo pesymistycznym, pesymistycznej rzeczywistości, chciałbym, abyśmy posłuchali pięknego artykułu dość dawno napisanego. Właściwie rozmowy w kontekście porządku miłości, która powinna nas zaciekawić i pomóc nam <coughs> pewne rzeczy właściwie układać. Ksiądz Ant Antoni Bartoszek, to jest doktor habilitowany, specjalizuje się w teologii moralnej, jest dziekanem Wydziału Teologii Uniwersytetu Śl Śląskiego, jest też kapelanem w ośrodku niepełnosprawnych w Ludzie Śląskiej, a przynajmniej tak było, kiedy ten artykuł, ten wywiad był. Mm, był robiony. I zadaję mu pytanie, ksiądz Tomasz Jaklewicz, posłuchajcie, bo myślę, że wiele światła wobec wzrastania, wzrastania w miłości gdzieś nam się dostanie do nas przez, przez, to, przez ten artykuł. Ksiądz Tomasz Jaklewicz mówi tak: Miłość kojarzy się z porwem serca, a Ty uczysz o ordo caritatis, czyli o porządku miłości. Po co ten porządek w miłości? Ksiądz Antoni Bartoszek, bo mamy kochać wszystkich, ale nie da się wszystkich kochać tak samo, i nie wszystkim powinno się wyrażać miłość w ten sam sposób. Nie wszystkim potrafimy pomóc, dlatego potrzebny jest pewien porządek, który wskazuje kryteria, jak dobrze pomagać. Skoro mamy kochać wszystkich ludzi, to chyba powinniśmy pomagać każdemu bez, bez wyjątku. W praktyce jest to niemożliwe. Nawet Pan Jezus nie uzdrowił wszystkich chorych, yy, mówi yy, ksiądz Antoni ba Bartoszek. Oczywiście ktoś zacznie polemizować, no jak nie uzdrowił, kiedy jest napisane w Piśmie Świętym, że uzdrowił wszystkich chorych. O Tych, którzy leżą w szpitalach, teraz nie mówią wąskim naszym myśleniu. Yy, czy jest możliwe ustalenie jakiejś kolejności pomagania? Tak, najpierw jest troska o swój dom, potem o rodzinę. Sąsiedztwo, miasto, ojczyznę taka kolejność narzuca się sama. Najbardziej kochamy tych, którzy są nam najbliżsi, z którymi łączą nas różne więzy. Poświęcamy im najwięcej czasu. Nie jesteśmy w stanie dać tyle samo czasu innym, ile dajesz własnej rodzinie. Święty Paweł pisze: A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wypar się wiary, i gorszy jest od niewierzącego. Pierwszy list Tymoteusza, rozdział 5, werset 8. Ranga miłości wobec swoich jest tutaj podkreślona przez świętego Pawła. Czy są sytuacje, w których trzeba konkretnie ustalić, w jakiej kolejności należy pomagać? Stuardesy w samolocie mówią, że maski z tladem należy nałożyć najpierw sobie, a potem dziecku. Nie dlatego, że mama czy tata są egoistami, ale po to, aby potrafili pomagać dziecku. Wiele osób oczekuje na przeszczepy serca. Dawców jest zawsze mniej niż potencjalnych biorców. Muszą być określane kolejne, kryteria kolejności przeszczepów. Źle by się działo, gdyby decydowało się o tym, kto więcej zapłaci. Czy nie powinna decydować po prostu kolejność zgłoszeń? Nie. W transplantologii są określone kryteria, którymi lekarze powinni się kierować. Na przykład stan zdrowia, wiek, zgodność biologiczna itd. Tu nie decyduje zwykła kolejka. Ponadto etyka katolicka akcentuje dobrowolność zgody na oddanie narządów. Owszem, można zachęcać, ale nie wolno narzucać tej formy pomagania innym. W kontekście uchodźców nie można narzucać państwom, jak mają pomagać i komu. To musi być wolna decyzja osoby lub wspólnoty, która chce pomagać. Znowu pytanie. Miłosierny Samarytanin nie był Żydem, a jednak to właśnie on pomógł i to on, człowiekowi obcemu. Czy Jezus nie chce nam powiedzieć, że to nie więzy krwi są najważniejsze, ale miłość gotowa służyć każdemu? W Samarytaninie dostrzegamy wrażliwość i otwartość serca. <laughs> Z tej racji był on patronem wolontariuszy i jest. Istnieje jednak drugi wymiar tej przypowieści. Mniej zauważony. Chodzi o racjonalność działania. Samarytanin wie, jakie środki ma do dyspozycji. Wino służy do dezynfekcji. Oliwa uśmierza ból, a bydle jest środkiem transportu. Wie on, że to są środki doraźne, dlatego konieczna jest pomoc instytucji, czyli gospody. Jeśli przekazał pieniądze na opiekę, to znaczy, że miał te pieniądze. Dał dwa denary. Płaca za dniówkę dla robotnika wynosiła wtedy jeden denar. Czyli przekazał pensję z dwóch dni swojej pracy. Gdyby nie pracował za pieniądze, nie miałby, niczego, nie miałby z niczego bezinteresownie pomagać. Wydaje mi się, że czasem jednostronnie akcentujemy ten emocjonalny aspekt, wręcz szantożujemy tym innych. Tymczasem, aby dobrze pomagać, trzeba połączyć wrażliwość serca z racjonalnością działania, kompetencją, z pewnym porządkiem, właśnie. No dobrze, więc pomagajmy racjonalnie, ale każdemu bez wyjątku. Zauważmy, że w przypowieści poszkodowany był umierający, czyli był w skrajnej potrzebie fizycznej. Jeśli się mu nie pomoże, to umrze. Kiedy ktoś obok mnie umiera, mam obowiązek mu pomagać niezależnie od tego, czy to mój przyjaciel, czy wróg. Bywają jednak sytuacje, kiedy w jakimś wypadku jest więcej osób w skrajnej potrzebie. Jeden człowiek może uratować w danej chwili tylko jednego. Od kogoś trzeba zacząć. Od kogo? To pytanie musi postawić sobie każdy. Jeśli Samarytanin spotkałby na drodze dwóch równie ciężko, rannych, z których jeden byłby Samarytaninem, a drugi Żydem, to gdyby zaczął ratować najpierw swojego rodaka, nie byłby to przejazd, przejaw antysemityzmu, ani ksenofobii. To naturalna kolejność. Albo gdyby leżało tam jeszcze jego dziecko, to ratowałby najpierw to dziecko. To wcale nie oznacza, że nie kocha dwóch pozostałych. Pytanie: skomplikujmy jeszcze bardziej sytuację. A gdyby dziecko było lekko ranne, a ktoś drugi umierający, to wtedy o kolejność pomocy decyduje stopień potrzeby? Święty Tomasz za chwilę mówi bardzo wyraźnie, że jeśli ktoś obcy jest w skrajnej potrzebie, to jemu trzeba pomóc w pierwszej kolejności. Nawet Twój ojciec może poczekać. W kwestii uchodźców mam bezwzględny obowiązek pomagać tym, którzy ratują życie, uciekają przed prześladowaniem, w którym, grozi, w którym grozi im śmierć. Ale nie każdy imigrant jest właśnie w takiej sytuacji, bo jeśli ktoś szuka tylko poprawienia sytuacji materialnej, to jest inna kwestia. Oczywiste jest to, oczywiście jest to praktycznie bardzo trudne do ustalenia. Kolejne pytanie. To jest trudne nawet wtedy, gdy ktoś zaczepia nas na ulicy i prosi o pieniądze. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Czy potrzebującym, czy naciągaczem? Z pomocą przychodzi nam właśnie Ordo Caritatis. Są dwa typowe zachowania ludzi w takich sytuacjach. Pierwsze, daję pieniądze i mówię sobie: jeśli on mnie oszuka, to bierze to na swoje sumienie. Drugie podejście jest bardziej racjonalne. Próbuję dowiedzieć się, czego potrzebuję i idę z nim kupić te produkty. Warto ten przykład przenieść na skalę makro. Jeśli odpowiadam za jakąś społeczność i decyduję, się, decyduję o pomaganiu na dużą skalę, to Ordo Caritatis nakazuje wybierać tę drugą opcję. Muszę pomagać racjonalnie. Nie mogę opierać się na spontaniczności, ponieważ konsekwencje błędu będą o wiele wyższe w o wiele większe w wymiarze społecznym. Jeszcze chwilę. Jan Paweł II mówił o wyobraźni wy miłosierdzia. Papież Franciszek o fantazji miłosierdzia. Ty podkreślasz racjonalność. Czy się to jakoś nie kłóci? Połączmy jedno i drugie. Jak to miłosierny Samarytanin? On się wzruszył głęboko, czyli zadziałały emocje ale najpierw zobaczył. To drugie słowo wskazuje na poznanie. Może zbadał tętno, zobaczył krew, rany. Gdyby zareagował tylko sercem, to by się rozpłakał i nic nie zrobił. Musiał działać racjonalnie. Oczywiście ten pory w serca jest potrzebny, przełamywanie schematów w kierunku człowieka w potrzebie. Lekarz czy pielęgniarka potrzebują wrażliwego serca, ale jednocześnie muszą zachować procedury i reguły sztuki lekarskiej. Wyobraźnia miłosierdzia na tym polega, aby działać zgodnie z logiką miłości. Nasuwa się tu porównanie Kościoła do szpitala polowego. Ten obraz kojarzy się z doraźną pomocą. Czy jednak służba Kościoła wobec człowieka ma być tylko patrywaniem ran, a nie poważnym leczeniem? Samarytanin to był taki szpital polowy. Sam szybko odkrył, że jego środki są ograniczone i dlatego pojechał do gospody. Nie przeciwstawiałbym Samarytanina gospodarzowi, który... Wziął pieniądze za pomoc. Ta gospoda była potrzebna. Ona oznacza tu pewną strukturę, która pomaga człowiekowi całościowo i jest miejscem pełnego wyleczenia człowieka. Jest, więc są potrzebne zarówno szpital polowy, by pomagać ludziom w skrajnych sytuacjach, jak i dobra klinika, czyli instytucja. W obu miejscach ludzie pomagają innym. Nie wolno tych dwóch form pomocy sobie przeciwstawiać. Caritas oznacza miłość. Ale to. Także nazwa instytucji, albo weźmy słowo hospicjum. Po pierwsze, znacz, znaczenie to gościnność, czyli wymiar ludzki, spotkanie, ale to także instytucja. Te dwa wymiary muszą się ze sobą spotykać. W samym przykazaniu miłości Boga i bliźniego widać pewne stopniowanie. Boga mamy miłować z całego serca, ze wszystkich sił bliźniego, jakby nieco mniej. Bo mamy Go kochać jak siebie samego. Czy to też ordo caritatis? W postawie chrześcijanina miłość do Boga jest podstawiona na pierwszym miejscu. Mamy dziś tendencję do uznania, że Boga mamy kochać tylko w człowieku. Nie. Mamy Boga kochać ponad wszystko. W porządku w miłości on jest na pierwszym miejscu. Istnieje niebezpieczna, niebezpieczeństwo sprowadzenia chrześcijaństwa do pomocy społecznej. Kościół jest wspólnotą zbawienia, i największą wartością jest zbawienie wieczne. Przepraszam. Oczywiście, jeśli ktoś umiera przy drodze, to nie będę mu głosił kazań, gdy on potrzebuje reanimacji. Ale nie możemy zapomnieć o tym, by pomagając ostatecznie głosić Chrystusa. No to teraz zostaniemy oskarżeni o fanatyzm. Święty Augustyn mówi, że gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu. Zauważmy, że w przekazaniu miłości jest mowa także o miłości do siebie samego. Chodzi o troskę, szacunek, odpowiedzialność za siebie. To nie jest egoizm, ale wyraz wdzięczności za dar życia i inne dary, które człowiek otrzymał od Boga. We współczesnej psychologii mówi się o akceptacji siebie, pozytywnym spojrzeniu na siebie i swoje własne zasoby. Kto nie kocha siebie, nie będzie kochał innych. Odnosząc te zasady ordo caritatis do kwestii uchodźców, czy można poddać jakieś konkretne zasady postępowania? Konieczne jest, jak mówiliśmy, rozróżnienie, kto ucieka przed wojną, a kto przyjeżdża po zasiłek. To jest trudne, ale trzeba to zrobić. Druga rzecz, nie jest niechrześcijańską postawą dać pierwszeństwo pomocy naszym braciom w wierze, często prześladowanym. Ten ład i racjonalność pomaga, w pomaganiu są ważne, bo społeczeństwo, które ma pomagać, daje poczucie bezpieczeństwa i spokaje je. Rządzący mają obowiązek dać poczucie bezpieczeństwa obywatelom, bo to umacnia podmiotowość i wyzwala większą chęć pomagania. Dlaczego Polakom zarzuca się zamknięcie na uchodźców? Myślę, że nasz dystans do uchodźców bierze się z kilku powodów. Po pierwsze jest to, degradowanie, jest to odreagowanie na fakt, że Unia narzuca nam pewne rzeczy. Druga rzecz, w ostatnich latach otworzyliśmy się na Ukraińców, naszych bliskich sąsiadów, zgodnie z Orą do Caritatis. Po trzecie, my w przeciwieństwie do państw zachodnich nie mieliśmy kolonii. Byliśmy raczej wyzyskiwani przez 200 lat... Przez europejskie mocarstwa, ma więc prawo się bać. A jeśli zamiast narzucać nam gotowych rozwiązań, będzie spokojnie, racjonalne tłumaczenie i poszanowanie ordo caritatis, to ludzie będą chętnie pomagać. I ostatnie, nie boisz się, że to, co mówisz, brzmi jak rozważanie uczonych w piśmie, którzy szukają usprawiedliwienia, by innym nie pomagać innym? Ordo caritatis nie jest absolutnie narzędziem do wypracowanie chrześcijańskiej postawy niepomagania czy usprawiedliwienia egoizmu to jest tylko zawsze aktualne wyzwanie do ładu i racjonalności pomagania oraz forma zabezpieczenia się przed kierowaniem się tylko emocjami czasem generowanymi przez media na masową skalę wybaczcie że trochę długi ten artykuł był ale mam nadzieję że on wiele porządku wniósł w to o czym dzisiaj mówiliśmy, czy w to, o czego dzisiaj chcemy dotknąć. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da, do zobaczenia jutro.